Dokładnie 12 stycznia 2006 roku, w dniu moich 18 urodzin, udałem się do lokalnego sklepu monopolowego, by za zawrotną sumę 20 zł, które spoczywały w mojej kieszeni, kupić butelkę wina musującego oraz coś, czemu przyglądałem się od dawien dawna i rozbudzało we mnie pewną ciekawość. Nie wiedziałem jeszcze, że ta cygaretka waniliowa z ustnikiem, którą wtedy zakupiłem, otworzy mi drzwi do świata pełnego pasji, wspaniałych ludzi i przedoskonałych, przewspaniałych, ręcznie zwijanych cygar. I tak naprawdę, gdyby nie tamto spotkanie, gdyby nie ta cygaretka, która dziś co prawda mi już nie smakuje, chociaż mam do niej pewien sentyment, być może nigdy nie stałbym tutaj przed kamerą i nagrywał dla Was kolejnego odcinka, który właśnie oglądacie. Od tamtego dnia minęło właśnie 15 lat i tak, moi drodzy, dziś skończyłem 33 lata i wszedłem w wiek Chrystusowy. Mam za sobą setki, jak nie tysiące wypalonych cygar, nagrane 33 wideorecenzje, w sumie to jest 34. Mam wspaniałą społeczność na YouTubie, mam wspaniałą społeczność na Facebooku i cieszę się, że robię coś fajnego dla Was. Wszystkie moje produkcje obejrzeliście prawie 115 tysięcy razy i mogę to uznać za pewien sukces, aczkolwiek mam jakiś taki wewnętrzny niedosyt i powiem Wam szczerze, że mogłem zrobić dla Was jeszcze więcej, co dociera do mnie z każdym dniem, kiedy robię takie podsumowanie dotychczasowego życia i mojej całej działalności, między innymi na YouTubie. Niestety w pewnym momencie zacząłem odkładać moją pasję, jak i życie, na później. Oczywiście w żaden sposób już tego nie cofnę, natomiast chciałbym Wam czegoś w tym momencie życzyć. Ja wiem, niby ja mam tutaj urodziny, na pewno w komentarzach poskładacie życzenia dla mnie. Dziękuję serdecznie już z góry. Natomiast ja mam urodziny i ja chcę zrobić coś dla Was, więc przyjmijcie życzenie ode mnie. I są to życzenia oparte na pewnych moich doświadczeniach i są takie naprawdę w całości prosto z serca. Życzę Wam, żebyście byli wytrwali w tym, co robicie, żebyście nie odkładali niczego na później, nie wpadali w taki wir perfekcjonizmu i odwiecznego planowania, byleby tylko coś przełożyć w czasie i w sumie nigdy do tego nie podejść. Życzę Wam tego, żebyście codziennie rozwijali siebie i swoją pasję, żebyście tworzyli wspaniałe biznesy, wspaniałe związki, co oczywiście też wymaga czasu. I pamiętajcie, że nie ma takiej możliwości, że coś uda się pstryk, od tak i już jest. Tutaj potrzebna jest cierpliwość i pokora, a przede wszystkim nie zrażanie się pewnymi niepowodzeniami, więc nigdy nie dawajcie się im przytłoczyć. Życzę Wam też, żebyście przeszli przez to swoje życie, bawiąc się nim i ciesząc, tak żeby pewnego dnia, kiedy staniecie właśnie przed taką ścianą, spojrzeli na swoje ułożone wspomnienia i popatrzyli na to, powiedzieli: wow, to było super. No to teraz zakasam rękawy i idę przez życie dalej, żeby zostawić po sobie coś wspaniałego. I tego Wam, moi drodzy, serdecznie życzę. Dziś też możecie zrobić dla mnie coś. Oczywiście wiadomo, łapki w górę, komentarze, subskrypcje, temat znany, ale nie będę go poruszał, powiedzmy, jakoś bardziej w tym filmie i czegoś tam od Was wymagał. Dziś możecie zrobić jedną rzecz, wyciągnąć mniejszy bądź większy kieliszek, szklankę, nalać łyk swojego ulubionego piwa, może odrobinę jakiegoś swojego ulubionego wina. Jeżeli pijesz whisky, nalej odrobinę whisky, wznieś dziś kielich w górę i wypij moje zdrowie. Dziękuję Ci serdecznie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że w tym roku docisnę mocniej i będzie mnie tutaj jeszcze więcej specjalnie dla Was. I mam nadzieję, że wrócę również z blogiem, więc trzymajcie za mnie kciuki. Do zobaczenia.